Hostel. Czyli przenosimy się do roku 2005. Myślę, że film przez jakąś część mojego kanału, mojej widowni na pewno był wyczekiwany i któryś ze wspierających zaproponował mi, żebym w końcu coś o tym powiedział. Także zabrałem się za Hostel. Oczywiście ma on trzy części, ja dzisiaj powiem o pierwszej, a jak nadrobię drugą i trzecią, to nagram coś osobno. Myślę, że osobno o każdej, bo jak już jedynkę nagrywam osobno, to nie ma sensu później dwóch części wciskać w jeden odcinek. Także co się tutaj dzieje? Mamy trzech Amerykanów, którzy wybierają się na wakacje do Słowacji. Generalnie ten film jest dosyć taki, nie wiem czy seksistowski, niemniej jednak głównym ich celem jest jechać akurat w tę część świata, tak daleko od domu, po to, że są tam fajne dupy i wiecie co można robić z fajnymi dupami, które lubią biby, dyskoteki, jakieś dziwne tabletki i takie tam rzeczy. Niemniej jednak na pewno też większość z Was kojarzy doskonale, że Hostel jest kojarzony z torturami, z przemocą, z brutalnością i być może ktoś go uznaje za jeden z najbardziej brutalnych w ogóle, jeżeli chodzi o jakieś tam tortury w horrorze. I na sam start trzeba powiedzieć, że Hostel wcale tak brutalny nie jest, bo mało jest tej akcji w samym tym miejscu, gdzie rzeczywiście ci ludzie są torturowani. Jeżeli zaś chodzi o głównych bohaterów, bo każdy z nich no się niestety tam znajdzie, ta cała trójca święta, no to okej, każdy z nich zostanie potraktowany dosyć konkretnie, natomiast jeżeli przychodzi tutaj do efektów specjalnych na przykład, jest ich niewiele, dlatego że niewiele nam pokazują. Bardziej już zaawansowane jest to całe zaplecze, które tam mają, czyli przedmioty, którymi chcą torturować, jakieś skalpele, piły mechaniczne, jakieś, nie wiem, tasaki, dziwne rzeczy, które można wbić, uderzyć, na przykład wiertarka, którą wkręcają jednemu z bohaterów, gdzieś tutaj w okolice klatki piersiowej. Także rzeczywiście jest to pokaźnie, ale niewiele z tych rzeczy zostaje zastosowane. Wręcz większość tych tortur zostaje pokazana w taki sposób, że kamera płynie przez korytarz, sunie przez korytarz i po prostu zagląda do różnych pomieszczeń po drodze, wiecie, z takiej perspektywy bohatera, który tam zagląda i w każdym pomieszczeniu dzieje się coś innego, jakaś inna tortura. Natomiast bardzo dużo akcji jest na samym po prostu, no na mieście, o tak to nazwę, i ci bohaterowie wpadają w relacje, w ogóle jeszcze zanim tam dotrą, są właśnie w jakimś hostelu i natrafiają na takiego dosyć młodego kolesia w wieku podobnym do ich wieku, no i on poleca im właśnie wybrać się na Słowację, bo tam są fajne dupy i generalnie to, co oni chcą spełnić, czyli podziabać sobie, pochluptać, powiedzmy subtelnie bardzo, no to tam mają taką okazję, najlepsze dupy na świecie. No i oczywiście się tam udają i poznają tam rzeczywiście dwie dziewczyny. Ich jest trzech, ale dziewczyny są dwie, głównie dwie, trzecia też się pojawia i też z jednym z bohaterów tutaj powiedzmy będzie jakieś widzimisię odstawiała. Natomiast skupiamy się na dwóch, bo one cały czas tutaj próbują wciągnąć naszych bohaterów w jakąś intrygę, niby taką melanżowo-narkotykową, ale doskonale wiemy z fabuły, że jakoś do tego miejsca tortur, do tego zadupia muszą trafić, bo to jest jednym słowem tutaj do opisania rzeczywiście jest zadupie gdzieś na skraju, na obrzeżach miasta. I zanim rzeczywiście tam dotrą, mija dobre 40 minut, i niewiele akcji tam było. Ja właśnie liczyłem na Hostel, że będzie tego więcej. Natomiast też zaznaczam, że oglądałem go drugi raz. Pierwszy raz oglądałem wiele, wiele lat temu. Nie wiem, może 5-6 lat temu Hostel. Wywarł na pewno na mnie troszeczkę większe wrażenie, bo byłem jeszcze niedorosły. Może te tortury jakoś bardziej na mnie zadziałały. I to, co mówiłem, było ich niewiele. Natomiast niektóre były naprawdę zacne, na przykład odkrajanie stóp, żeby koleś nie mógł uciec. To znaczy oprawca go puszcza, mówi idź sobie, ale ma przecięte stopy, jakby nierealne, żeby szedł. Także niektóre sceny były pomysłowe, ale w kolejnych mi brakowało tych pomysłów, bo to było zwykłe jakieś dziabnięcie skalpelem czy coś. Pod koniec była taka pomysłowa scena z Azjatką, ale nie będę oczywiście nic spoilerował. W charakterze aktorskim wypada to często dosyć amatorsko też. Jakby nie oczekiwałem od tego filmu raczej jakichś wybitnych ról czy wybitnego poziomu technicznego, bo to wszystko jest dosyć średnie momentami, dosyć biedne, na pewno też ten film dużego budżetu nie ma i to po prostu widać. Natomiast całkiem fajnie eksplorują nam cały ten teren Słowacji, czy po prostu jeszcze innych krajów, w których oni się tam pojawiają na samym początku. My to sobie możemy poobserwować, pooglądać, jak mniej więcej tam wygląda, ciężko powiedzieć kultura, bo jednak tutaj idą w taką skrajność, że wszystko się opiera na imprezach i ruchaniu, ale mimo wszystko możemy jakieś tam miasta pooglądać, jakieś ulice, jak to wygląda, jeżeli nie jesteśmy zaznajomieni, powiedzmy, z tą częścią świata, no to rzeczywiście paręnaście takich scen dostaniemy i w charakterze pooglądania widoków, czy jak wygląda miasto, to jest spoko. Pojawia się też taka grupka dzieciaków,
które są bezkarne i wszystkich napadają, potrafią zrobić konkretną krzywdę, także trzeba im dać jakiegoś fanta, jeżeli staną na twojej drodze, nie wiem, chociażby cukierka zwykłego, żeby się odczepiły. Trochę takim rumuńskim cyganizmem mi zajechało wtedy, jeżeli wiecie, o co chodzi. Natomiast moim zdaniem aż tak skrajnie te państwa nie wyglądają, ale nie znam się na ich kulturze, jakby nie byłem tam, więc nie potrafię powiedzieć. Niemniej jednak wydaje mi się, że jakbyśmy pojechali na Słowację, to co chwilę nie wyskakiwałaby banda dzieciaków z maczetami, która chciałaby was pozabijać. Ale to tylko film. I momentami jakieś rzeczy głupsze, takie mniej logiczne się oczywiście pojawiają, czy po prostu na wyrost naciągane, szczególnie pod koniec. I dotyczy to głównego bohatera, który tutaj ma wtedy taką relację z Azjatką. Mówię relację dlatego, żeby nie zaspoilerować, ale było to dosyć głupie, niemniej jednak nie będę zdradzał tych rzeczy. I też już samo zakończenie może się wydać naciągane, ale jest takie dosyć moralistyczne, powiedziałbym. Właśnie z takim wydźwiękiem, że no nie wszystko uchodzi na sucho. Pewnie też dlatego powstały kontynuacje, bo jednak Hostel zostawia rzeczywiście otwarte zakończenie, dosyć konkretnie otwarte i ja nie pamiętam, jak to w dwójce się rozkładało. Mniej więcej coś tam kojarzę, ale nie wiem, czy kontynuują te akcje konkretnie z jedynki, czy jest już coś innego, także w następnej recenzji po prostu Hostelu 2, w sensie, że w następnej recenzji, która będzie na kanale, nie, ale w recenzji Hostelu 2 wam po prostu powiem o tym, bo ja nie pamiętam, jak tam wyglądała fabuła, czy to jest kontynuowane, także dowiecie się w następnej części. Myślę jednak, że jeżeli Hostel zostanie przez was potraktowany jako taka czysta rozrywka, obserwacja grupy znajomych, głównie facetów, którzy po prostu jadą, żeby się zabawić w jakieś konkretne miejsce i niestety natrafiają na psychopatyczne miejsce, właśnie takie zadupie dla psychopatów, którzy płacą, żeby torturować ludzi, bo początkowo też myślałem, że może tam chodzić o handel organami. Z poprzedniego podejścia do tego filmu nie pamiętałem, jak to wygląda dokładnie, dlatego zastanawiałem się teraz przy drugim podejściu, jednak nie, jest to po prostu miejsce dla psycholi, no i tyle. Jeżeli lubicie takie klimaty i traktujecie filmy tego typu czysto rozrywkowo, myślę, że to chyba jest najlepsza opcja, żeby tak go potraktować. Nawet zasadza nam Hostel jakieś ze 2-3 takie smaczki humorystyczne. Jeden właśnie z tą grupką dzieciaków, co napadają sobie niewinnych ludzi i tak dalej, jeszcze parę tych rzeczy się tam pojawia. Ogólnie Amerykanie są, powiedzmy, najdrożsi dla tych psychopatów, za nich trzeba najwięcej kasy wyłożyć, żeby móc sobie takiego potorturować, także jak widać, ta część regionu w tym filmie Amerykanów najbardziej chyba nie lubi, bo chce ich, nie może nie chce ich, ale najwięcej musi zapłacić, dzięki czemu też pewnie najmocniej, powiedzmy, ich torturują, bo jak na przykład dowiaduje się jakiś oprawca z tego miejsca, że o, to jest Amerykanin, no to największy kaliber na niego wtedy wyciąga. To nie jest taka zwykła tortura. Także no, musicie przyznać, że miejsce dosyć nieprzyjazne, niezłą reklamę, albo raczej antyreklamę sobie robi, ale oczywiście nie odbierajmy tego super na poważnie. No, może coś takiego kiedyś gdzieś na świecie miało miejsce. Natomiast nie bójcie się teraz jechać na Słowację, pewnie spotkacie tam fajne dziewczyny, jeżeli chcecie jechać w takim celu rekreacyjnym jak nasi główni bohaterowie, no to czemu nie? Hostelu nie oceniam jako film jakiś wybitny, ale myślę, że tak na raz, żeby się jakoś tam pobawić, to można sobie obejrzeć, ewentualnie na taką powtórkę po kilku latach jak ja, jeżeli już wielu rzeczy się nie pamięta, czy oglądało się gdzieś tam za dzieciaka, to jest to jakaś interesująca pozycja, zresztą już dosyć mocno rozpoznawalna w tym gatunku. Hostel na pewno wielu z was się po prostu kojarzy, macie w głowie jakiś obraz mniej więcej tego, co tam się dzieje, nawet jeżeli nie oglądaliście, no bo dużo się o tym Hostelu mówiło, jakby w tym gatunku jest to jedna z takich must-watchowych pozycji wręcz, dlatego polecam, natomiast nie jest to na pewno najmocniejszy film, jeżeli chodzi o tortury, jaki istnieje, amerykański, bo jeżeli byśmy się udali do Azji, no to tam są dopiero tortury, na przykład Grotesuku, o którym tak kiedyś, powiedzmy, dosyć żartobliwie też opowiadałem na kanale, to znaczy żartobliwie, głównie wyzywałem Japońców, że są pojebani, no bo są. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chcecie konkretne tortury, udajcie się do azjatyckich produkcji, tak jak mówię, Grotesuku, jakieś Guinea Pig, czyli Króliczek Doświadczalny chyba to było na polski. No i były jeszcze inne rzeczy, Tanatomorfos polecam, o takim rozkładającym się, gnijącym ciele. Nie wiem, jak było w Hostelu 2 i 3, wiem natomiast, że było na przykład w trójce obdzieranie z twarzy ze skóry, o, taka tortura była w trójce, ale trójki zupełnie nie pamiętam też, dwójki już w ogóle chyba najbardziej z tych części, dlatego będę nadrabiał wtedy mówił o nich. Także dla ludzi odpornych
Hostel raczej na was wrażenia nie zrobi za specjalnego, chociaż niektóre sceny mogą wam się spodobać i uznacie, że są niezłe jako tortura. Dla osób o słabych nerwach myślę, że to będzie dosyć mocne mimo wszystko. Także dzielcie się wrażeniami, jak wy oceniacie Hostel, jak wam się podobał. Ode mnie dostaje on 6. Myślę, że nawet lekko naciąganą, niemniej jednak ode mnie 6, ja się z wami żegnam. Komentujcie, jak wam się Hostel podobał. Jeżeli nie pamiętacie, nic nie ogarniacie albo nie widzieliście, koniecznie nadrabiajcie. Jeżeli oczywiście lubicie tego typu rzeczy. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Hostel.